Jeśli jeszcze nie przekonaliście się do smartwatcha, cenicie sobie klasyczny styl albo szukacie eleganckiego i designerskiego prezentu, to zobaczcie, co oferuje nam zegarek IMILAB KW66. Zapraszam. Osoby, które cenią sobie klasyczne, eleganckie dodatki, mają wreszcie szansę przekonać się trochę do trendów w elektronice użytkowej. Mowa tu oczywiście o zegarkach i tym razem mam na myśli smartwatch od IMILAB KW66. Ma on okrągłą metalową kopertę, dzięki czemu wygląda jak tradycyjny zegarek, ale niech pozory Was nie zmylą, bo wewnątrz umieszczono wyświetlacz o rozdzielczości 1,28 cala HD 240x240 pikseli. Poza oczywistym wskazywaniem godziny, mamy do dyspozycji szereg funkcji, takich jak liczenie kroków, analiza snu, powiadomienia z różnych aplikacji, pomiar pracy serca czy monitorowanie aktywności fizycznych. W zestawie poza samym zegarkiem znajdziemy jeszcze dodatkowy pasek oraz ładowarkę na USB. Jeśli zamówimy zegarek w kolorze czarnym, otrzymamy pasek czarny oraz zielony pasek zapasowy. Zegarek występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. Ja wybrałem akurat czarną tarczę z czarną ramką. Występuje też wersja ze srebrną ramką. Jest również elegancka, również fajnie wygląda. Natomiast ja lubię kolor czarny i akurat wybrałem taki. Tarcza zegarka od frontu jest wypełniona prawie całkowicie przez ekran, który jest zakrzywiony. Naprawdę wygląda to bardzo rasowo. Z tyłu mamy sensory, które monitorują pracę naszego serca oraz dwa takie piny, które odpowiadają za ładowanie naszego zegarka. Ładowarka załączona jest magnetyczna, wystarczy, że po prostu przyłożymy ją sobie w odpowiedni sposób i ona sama już się podepnie do ładowania. Wtedy drugą końcówkę wpinamy do ładowarki albo do laptopa i już nasz zegarek się ładuje. Krawędź koperty jest wykonana z lekkiego stopu o metalicznym, matowym wykończeniu i w połączeniu z tym szklanym frontem prezentuje się bardzo elegancko. Muszę przyznać, że bardzo podobają mi się paski w tym zegarku. Są bardzo miękkie i wygodne w dotyku, nawet takie aksamitne bym powiedział. Zegarek łączy się przez Bluetooth z naszym telefonem i tu zaczyna się magia. Sam proces sprawowania jest bardzo prosty, wystarczy, że odpalimy apkę GloryFit i zalogujemy się w niej, przejdziemy szybki proces weryfikacji, uzupełnimy jakieś tam dane i otrzymujemy już połączenie naszej apki. Teraz wystarczy, że dodamy sobie to nasze urządzenie. Dodaj urządzenie. No i aplikacja sama wyszukuje, czy w pobliżu jest jakiś zegarek. Jest, został wyszukany. Klikamy połącz. No i synchronizacja udana. Mamy już dostęp do naszego zegarka poprzez aplikację i tu pojawiają się najfajniejsze rzeczy, ponieważ możemy sobie zmieniać tarczę, możemy sobie ustawiać nasze powiadomienia, z których aplikacji chcemy je otrzymywać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zegarek po połączeniu z aplikacją sam nam się ustawił, pokazuje już prawidłową datę i prawidłową godzinę. Możemy sobie zmienić tarczę. Mamy tych tarcz do wyboru multum. Możemy wybierać sobie bardziej klasyczne albo bardziej sportowe, w zależności od własnych preferencji. Ja wybiorę sobie taką tarczę klasyczną. Chwila, moment. Tarcza się synchronizuje i już za chwilę pojawi się na moim blacie. No i okej, tarcza się wgrała. Wygląda całkiem nieźle, muszę przyznać. Oczywiście możemy sobie sparować, żeby nasz zegarek wibrował, kiedy telefon do nas dzwoni. Czyli załóżmy, że telefon mamy gdzieś w kuchni, a jesteśmy w jakimś innym pomieszczeniu. Dzwoni do nas telefon, nie słyszymy go, ale czujemy na zegarku, że coś nam wibruje. To znaczy, że mamy połączenie. Powiadomienia z różnych aplikacji, czyli mamy tutaj najbardziej popularne aplikacje takie jak Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook itd., itd. Także cokolwiek się zadzieje w tych aplikacjach, to nasz zegarek nas o tym powiadomi. Oczywiście IMILAB KW66 posiada wodoszczelność na poziomie IP68, więc pył i woda nie są mu straszne, możemy śmiało pływać z nim na basenie. Zresztą nawet w trybach sportowych mamy opcję treningu pływackiego, więc nie musimy się o to martwić. Zegarek jest lekki, przez co nie będzie nam ciążył na dłoni, co jest dodatkowym atutem przy aktywności fizycznej. Po prostu nie urwie nam nadgarstka przy joggingu. Na bardzo dużą pochwałę zasługuje bateria, która według producenta wytrzyma nawet do 30 dni. Moim zdaniem jest to bardzo istotne, bo nie wyobrażam sobie ładować zegarka codziennie.
tutaj raz na miesiąc, może dwa razy przy bardziej aktywnym użytkowaniu nie stanowi dla nas problemu. Podsumowując, Imilab KW66 jest bardzo fajnym zegarkiem na początek przygody ze smartwatchami dla osób, które chcą mieć wszystkie funkcje opaski sportowej, ale przy tym zachować elegancję, żeby założyć taki zegarek na przykład do garnituru. Również dla tych, którzy nie są jeszcze przekonani do smartwatchy i nie chcą wydawać zbyt dużych sum, moim zdaniem bardzo łatwo się przekonać i przyzwyczaić do wygody, jaką daje smartwatch. Powiadomienia z telefonu, monitorowanie aktywności fizycznych, liczenie kroków, mnogość tarcz, które możemy sobie zmieniać dowoli, codziennie albo nawet kilka razy dziennie, w zależności od sytuacji, monitorowanie pracy serca. Przy okazji pozdrawiam Olę, która niedawno pokazała mi swoje rekordy w ilości wykonanych dziennie kroków. Ustawiła sobie, że codziennie musi wykonać co najmniej 8000 kroków. No i jak ostatnio się widzieliśmy, to miała już ponad 180 dni z rzędu z osiągniętym wynikiem dziennym. Także zapraszam również Was do takiego wyzwania. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze rekordy albo jakie cele sobie ustawiliście w swoich zegarkach. Sprawdźcie koniecznie sklepy TechWish oraz techwish.pl, gdzie czeka na Was mnóstwo odjazdowych produktów, takich jak na przykład właśnie ten zegarek. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli ten film Wam się podobał, to dajcie kciuka do góry. Jeśli Wam się nie podobał, to dajcie kciuka w górę. Z mojej strony to tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!